Co to jest? I to też. Zbierz ją, przeanalizujemy w domu. Proszę Państwa, Pani Róża z tatą, znaczy ja wstałem, przyszedłem tu ogarniać, nagle patrzę, a to Pani Róża, proszę, ubrana, jako jedyna wstała, ubrała się, uczesała, zebrała już ogórki, cały kosz, a teraz zbieramy fasolkę szparagową tyczną. Tutaj mamy kilka różnych odmian, między innymi taka zielona. Tam dalej zobacz, jakie wielkie żółte porosły. Widziałaś je? Może dosięgniesz tutaj, żeby je też zebrać. O, tutaj takie długie strąki. I jeszcze mamy taką fasolkę, o, purpurową, można powiedzieć. Zaraz może pójdę, przypomnę sobie te odmiany. Jak widać, rośnie nam już tutaj do góry, na dachu praktycznie, jeszcze trochę i mówiłem w którymś chyba z filmików, że jeszcze chwilę i będę nad głową zbierał, no to właśnie tam widzicie, już mam do zbierania nad głową. Jest ona tutaj posadzona, bo to były sadzonki zrobione, a jeszcze inny rodzaj też fasolki zielonej. O, tu ładnie porosły. Jest ona u nas tak posadzona, ponieważ tu są podpory, tak? Ja mam bardzo mały warzywnik. Ogółem to mam 42 metry, z czego tutaj 22 w szklarni. Tutaj w grządkach mam tylko 20 metrów. Tu już jest część po zbiorach, a druga część roślin dopiero będzie rosła. No i oczywiście można robić jakieś podpory. Tam widzicie, na ogórki porobiłem jakieś takie ze starych różnych rzeczy, które miałem. Ale no jednak to zajmuje trochę miejsca. My w zeszłym roku mieliśmy bardzo dużo pomidorów, nawet za dużo. Jak dla nas do tej pory mamy pełno tych przecierów, tych pomidorów w słoiku. Rozdawaliśmy te pomidory, tak żeśmy się objadali nimi, że aż nam się zwracało wręcz. Więc w tym roku troszeczkę mniej, 66 krzewów było tutaj w tej szklarni, a teraz mam 50, no 50 chciałem mieć, ale mam 51 w grządkach i jeszcze 4 takie w donicach, bo nikt ode mnie nie chciał tych sadzonych wziąć, a szkoda mi było wyrzucać. Mówię, tam zaraz sobie go pewnie ogłowię, tak jak będzie taki malutki, i kilka tych pomidorków zawsze, to tam jeszcze mamy więcej. I teraz co do tej fasoli. Słuchajcie, można oczywiście sobie prowadzić tam, a to na jeden pęd, a to na dwa, a to cudować, obcinać części liści i tak dalej. Ale chciałem Wam dzisiaj pokazać, że jest łatwa ta uprawa, że można sobie zrobić po prostu sadzonki, wysadzić do takiej szklarni czy na zewnątrz, żeby zrobić jakąś podporę. Ja tylko jeden sznurek tutaj przeciągnąłem, a jak widać, tych pędów rozgałęziło się kilka. Oczywiście w pewnym momencie można by to ograniczyć, bo rzeczywiście robi się tutaj niesamowity gąszcz, ale ja je puściłem tak i one tak rosną. Ja ich nawet nie oplatam. Wiecie, na początku tylko tam jak sznurek przeciągnąłem, bo taką wbiłem szpilkę i sznureczek po prostu tutaj od szpilki wyżej, no to tak przyłożyłem te fasole gdzieś tutaj do tej podpory. Ona sama zaczęła się okręcać, jedna w lewo, druga w prawo, jak miała ochotę. I tak sobie rośnie, ja się do niej nie dotykam. Zapylają tutaj ładnie pszczoły, trzmiele. Mam też trochę kwiatów towarzyszących, które wreszcie zaczęły kwitnąć, jak samitki, nasturcje, nagietki, ogórecznik tutaj, o, jest na przykład. To tutaj troszeczkę jest zwabianych tych zapylaczy. I ona sobie po prostu tak rośnie i tak owocuje, tylko tutaj jak już doszła, no to znowu musiałem przeciągnąć sznurek i tyle. I może nawet za dużo je podlewam, bo obok rosną ogórki. Ogórki lubią wodę, więc raz dziennie mniej więcej podlewam. I jedyna rzecz, którą robię, to jeżeli widzę, że jest tak, są jakieś liście takie już bardzo brzydkie, no ten już zaczyna taki być, to po prostu wycinam taki liść. Nawet nie zwracam uwagi dokładnie, czego by tam może brakowało tej roślinie, czy na co narzeka. Tutaj, o, widać jakiś pająk na tym bytuje. Po prostu jak tutaj mamy u góry takie ładne liście, a na dole gdzieś coś się zaczyna już powoli psuć, to wycinam. No takie tutaj, o, zaczynają być nieładne, żeby tu trochę przewiew był większy, żeby łatwiej można było podlewać. Co tam chciałaś się zapytać? Coś chciałaś, tak? Tutaj jest taka zakręcona.
wykręcona. Wykręcona fryta? No tak się mogło zdarzyć z czymś, ale wiesz co, ona już też na starą wygląda, więc możesz ją zebrać. Bo tak czasami jest, że niektóra urośnie po prostu nieduża, no ale tak to mamy takie wielkie strąki, to jest w ogóle bardzo niedoceniane warzywo, ta fasola i szparagowa, taka karłowa, w zeszłym roku wam pokazywałem, i ta tyczna, ona może posłużyć jako odrębne jedzenie, po prostu odrębny posiłek można z tego zrobić, można sobie do ziemniaczków czy do innych zresztą rzeczy też po prostu pokroić, nawet żeby nie było takie wielkie to, i ugotować do ryżu nawet, czy do frytek, kto tam co lubi. Jest to takie, można powiedzieć, dosyć sycące warzywo, zawierające też składniki odżywcze potrzebne nam. No i fajnie, że można to na przykład przechować. Różnie tam ludzie czasami też próbują w słoiki kłaść, a my żeśmy w zeszłym roku po prostu taką, znaczy tycznej nie mieliśmy, tylko szparagową, taką karłową. To po prostu żeśmy to kroili na mniejsze, no tamte trochę krótsze te strąki, no takie były, czy takie może, no może takie. I kroiliśmy, trochę takie było to podgotowane delikatnie, sparzone, tak można powiedzieć, i bez soli, bez niczego, tam normalnie do zamrażarki potem, i przetrwało nam, mamy chyba jeszcze jedną paczkę tej fasoli z zeszłego roku. Bardzo smaczna, fajna, bez łyka. Teraz to te odmiany takie są, że raczej trafiają się bez łyka. No i tutaj mamy po prostu takie właśnie taki zapas na zimę. No problem w tym, że właśnie to najlepiej w zamrażarce nam się przechowało, a to zajmuje miejsce, nie? No to przyniosłem się pochwalić, z powrotem przyniosłem koszyk, Róża zebrała tyle ogórków, a dosłownie 2 dni temu zbieraliśmy ogórki i nagrywałem dla was też filmik o tych ogórkach szklarniowych, bo też bardzo smaczne i polecam. Ta fasola tutaj, nie znam jej nazwy, bo niestety, ale trochę do jakiegoś nieporozumienia doszło. Ja to miałem dostać jako fasolnik chiński, a potem się okazało, że w ogóle to co innego jest. I to jest po prostu fasola szparagowa, tyczna, o takich płaskich, długich strąkach, ale nie wiem jak ona się nazywa. No jest plenna, jak ktoś się nie interesuje tymi nazwami, to dlaczego nie uprawiać, jak się coś dostanie. Ja nie przepadam, wiecie, bo jak coś dostanę i wiem co to jest na pewno, to jak najbardziej, ale jak nie wiem, to później nie mam jak też wam doradzić, nie? Czy to fajne, czy nie fajne. Tutaj mamy Gold Mary, taką fasolkę żółtą, a co tu już nie sięgasz, Róża? Tu mamy Blauhilde, taka bardziej przypomina karłową, nie? Nie ma takich spłaszczonych. To też zależy, kto co lubi. Te o takich spłaszczonych strąkach są często bardzo długie. Takie olbrzymy rosną. Te może troszeczkę mniej, ale to zależy, kto co lubi. Ta ciekawostka, bo to jak się ugotuje, to się robi zielone. Także niestety, ale traci ten kolor po ugotowaniu. A szkoda, bo jest ładna, by z ziemniaczkami fajnie wyglądała, nie? Taka fioletowa. No ale no niestety traci ten kolor po ugotowaniu. I tutaj mamy, co tu mamy, proszę pani? Jaką tu mamy fasolkę? No tnij, pokaż, co tam mamy. Tu mamy fasolkę, która się nazywa Hilds. Wszystkie jakieś Blauhilde, Hilds. No, taka bardziej przypomina też karłową, no. Tylko dłuższe może ma te strąki troszeczkę i takie no cienkie, nie są takie spłaszczone, takie grubasy jak przy tej no Gold Mary. Generalnie jak ktoś sobie przy domku uprawia ogród i ma jakieś sprawdzone po prostu rośliny, z których pozyskuje nasiona, bo to można zostawić, żeby wyschło, tutaj dojrzało, wyschło nawet tak na krzewie, i po prostu nasiona potem wysiewać, tak, na kolejny rok, i być może częściowo też tak zrobimy, chociaż mi jeszcze zostały w paczkach, więc na razie nie muszę tak robić, ale no jak jest znana ta odmiana, no to jest dobrze, nie? Bo wtedy mówię, że na przykład, o, bardzo nam zasmakowała, przykładowo, bo nie wiem jeszcze, bo nawet nie próbowaliśmy jeszcze tych, ale na przykład bardzo nam zasmakowała Gold Mary i mogę wam taką polecić, kupicie sobie, nie? A jak nie znam, no to już tak nie zrobię niestety. No to jest cały problem w tym, jak się ma rośliny z nieznanego źródła, no. Znaczy znanego, ale nieznanych odmian, no.
Tyle, moi drodzy, zbieramy sobie, zobaczymy, ile tego nam tu pani Róża zbierze, pomogę jej. Być to połóż tu, żebyś nie musiała dźwigać tego. Taki mamy, proszę państwa, dzisiaj zbiór od rana, tyle ogóreczków i fasoli. Która jest najplenniejsza póki co, najwięcej mamy, co? Tej. Tej najwięcej czy tej? Jak to jest? Chyba tej. U matku, patrz ta jaki ten, wydyganiec długi. Ja cię sunę. Ciekawe, tam miarka jest, bo tu robię w szklarni coś ostatnio ze zbieraniem deszczówki, ale to na przyszłe filmy. Zobaczymy dziadygę, ile ma długości. No 27, jakby go wyprostować, to by do 30 doleciał. Przytrzymaj tak na chwilkę, po prostu. Jakby go tak o tu wyprostować dobrze, no nie, no z 29 by miał niezły dziadyga. Najmniej na razie mamy tej fasolki fioletowej. Te kolory to też, wiecie, ludzie opisują tam, że jedne się najbardziej nadają do takiego zwykłego zjedzenia, inne do przetworzenia, gdzieś tam przetrzymywania i że trochę są różne witaminy w nich, ale to pewnie zależy, jaki artykuł się przeczyta, to w jednym będzie napisane, że zielona zdrowsza, a w innym, że żółta. Właśnie dlatego ja już nie wierzę w różne te doniesienia, że tak powiem medialne, tylko mamy kolorowo, nie? Bierzemy sobie różne te kolory, kupujemy i odmiany i powiem wam, że najlepiej to nam się zbierało fioletową i żółtą. Dlaczego? Było je widać najlepiej. No właśnie, na krzewie widać jest daleka, nie? A te zielone to nam się ukryły, że już mówimy chyba wszystko, a za chwilę jeszcze o takie długie żeśmy pozbierali. Niektóre może nawet za wcześnie, bo one są bardzo młodziutkie, ale one są po prostu dzięki temu dobre. No i co, może dzisiaj jakiś obiadek z tego upichcimy? Może? No, albo jako dodatek do obiadku, zamiast tam surówki jakiejś, to fasolkę ugotujemy. No dobra, nic, tak dzisiaj luźno, zbiory z panią Różą. Chcieliśmy was tylko zachęcić, zobaczcie, mamy pełno ogórków szklarniowych, ostatnio opisywałem, to zajadamy się nimi. No mówię, 2 dni temu zebraliśmy, chyba wyszło mi tam z 8 kg, z tego co pamiętam. Teraz też pewno ze 3 przynajmniej tutaj są, albo więcej. Mamy tę fasolkę, za jakiś czas będzie papryka, pomidorki też rosną, jeszcze mi nie dojrzały niestety pierwsze, ale tutaj troszeczkę przerzedziłem szeregi, żeby dostały więcej słoneczka, więc mam nadzieję, że niedługo jakieś pierwsze koktajlóweczki się pojawią. Jest tych pomidorków dosyć tak, no całkiem i może to nawet lepiej, nie? Bo w zeszłym roku też tak było, że czekając na pomidorki objadaliśmy się ogórkami. A potem jak się pojawiły pomidorki, to już mieliśmy dosyć ogórków i one powoli zaczynały się kończyć tam, no bo już zaatakowały choroby. Co do tej fasoli jeszcze, no jeżeli chcecie mieć podpory, no to wypadałoby mieć je albo bardzo wysokie, albo szerokie, żeby sobie tak, wiecie, podwiązywać jakimś takim zygzakiem, bo jak widzicie, rośnie to bardzo silnie i już tutaj myślę, że te pędy, jakby je tak wyprostować, to już by po 4 metry miały, bo tu jednak mamy ponad 2 metry wysokości i do tego jeszcze tutaj praktycznie 2 metry, a ona jest poskręcana, także bardzo, bardzo długie to rośnie. Patrz, jeszcze tutaj żeśmy przeoczyli też 2 stronki, takie całkiem spore, chyba że to celowo już zrobiłem. No jeszcze dużo zostało, będziemy najwyżej zdawać relacje dalej, ile tam tego zbierzemy, a was prosimy o jedną rzecz. Czy ktoś umie przechowywać taką fasolkę poza zamrażarką? Jeżeli tak, to proszę napiszcie w komentarzu, w jaki sposób, czy odeślicie do jakiegoś przepisu. No bo fajnie by było trzymać to poza zamrażarą, bo potem nic się nam nie mieści. Fasolki z zeszłego roku mieliśmy tyle, że do tej pory jeszcze mamy jeden woreczek. Dobra, idziemy jeść na danie w końcu, byśmy się napracowali, co? Tak. No to papa. Papa.